Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj działamy z bizonem. Zaczynamy bizona robić na pełnej. I co? Cześć! Zaczynamy. Zakładamy chłodnicę oleju. Tu przejdę. Chłodnica nam przyszła z lutowania. Coś pięknego z lutowanego. No i co? Zakładamy. Zakładamy tutaj. Zakładamy chłodnicę i co? Będziemy palić sprzęta i wjeżdżać na podwórko. No niestety baterie mi się ładują, to wam nie nagram montażu, no ale obejmy do filtra skręcić przewody do chłodnicy i wszystko, nie? Także widzimy się już, jak sprzęt będzie złożony. Kamera mi się naładuje choć w tym czasie, też. Montaż akumulatorów. Chłodnicę zamontowaliśmy, zaraz wam pokażę. Pyk, pyk, pyk. Baterie się ładują. O, proszę bardzo. Tam coś kapie. Chyba już wiem co, nawet czemu to sobie dokręciłem. Idę zobaczyć. Opa. Jeśli kurno, strasznie powoli się ładują te baterie ładowarce samochodowej. Zobaczymy, z czego mnie tu kapie. Tu nie. Tu leci, gdzie trzeba opaskę poprawić, coś czuję. No, dobra. Nic. I tak, chłodnica zamontowana. Tu ogólnie się nie leje, to była lutowana. Przewód muszę iść poprawić i będziemy palili, badali. Zobaczymy, co to będzie. Próbę generalną odpalenia. I tak to się odbywa. Podpompowany. Masa jest, tylko pewnie ten Rafał akumulator lichy. Ten Rafał akumulator lichy chyba. Ta Jonku się zaległa. Zizi buczek. Podjazd drugi. Akumulatory podładowane. Włączyłeś masę? Dobra, jest. Jest. Trzeba podpompować, ale widzisz jak kręci? Teraz to kręci. Próbujemy. Chwilę niech się ten, niech te akumulatory dychną. Czekaj, czy jest ładowanie. Ile tam tego oleju? 2 litry zeszło tylko. Ładowanie jest. Za powietrze się odpalił. Odpalił. Ciśnienie jest jakieś, pokazuje się? Wiesz, ta wskazówka ciśnienia oleju, to ona ma jeden bar, jak jest włączony. Zjebany jest ten czujnik, mi się wydaje. Żeby tylko... Czujnik, taki jeden bar jest, jak się same akumulatory włączy ze startu. Takie by miał ciśnienie? A czekaj, a spróbuję kurwa odpiąć go ostatnio. No, odepnij. Ale to, ciśnienia oleju? Tak. A to tam jest z drugiej strony. A to? To nie jest, to jest temperatura oleju. A tam masz ciśnienie oleju, takie wiesz, tylko kulkę, nie? Ta kulka taka, widzisz? Się zapowietrza tu oto je. Przez tę kurwa śrubkę, nie? No ale jak już zadygał, to jest dobrze. Wody trzeba dolać. Zobaczymy, czy ta woda, wiesz, czy będzie pokazywała teraz temperaturę. Tak to se... Mruczy... Mruczy se znosi. I skrownik do góry trzeba. No bo wiesz, trzeba mu dać. O.
Jedźmy. Chłodnica co mnie ładnie. Zobaczymy. Motor se pracuje. Jak mu dali, jak na wtedy tak samo kopcie, jak dało się mu, to już było dobrze. Stuka takie. Pij maleńki, pij. Będziemy. Dobra. O, sorry. Znowu, żem się piznął w kolano, matko boska. Rozdukcone kolano. O. Dobra. Up. I co, temperatura się pokazuje, czy nie? I tak to wygląda. Zgasimy go i zobaczymy, czy jest olej. I gaśnie ty! Gaśnie ci się nie oleju, sama zgasła. No? Nie kopci? O kurwa. Złapaj się tam, dupa? Dobra. Luz, gdzie jest luz? Dobra. Dużo tam miejsca? Dawaj, jeszcze. Kurwa, ale skacze. O,
Zmieszczę się. Będzie? Idzie, idzie do przodu. Jeszcze do przodu? No dawaj do przodu jeszcze. No dobra. Teraz musisz zrobić tak. Skręć trochę koła w tamtą. No czekaj, czekaj, tylko wstecznie sobie znajdę. Nie trzeba zrobić jeszcze ten. Podłożyliśmy śrubę, ale... Kurwa. Z tym luzem tu jest problem. O. I teraz drugą. Hop, stop, za bardzo. Za bardzo? Od drony przypierdolisz. Musisz jechać jeszcze za mną. Ale patrzcie, tyły mnie... Stój na podejście i... Kurde, z tym luzem tu jest problem, przez tą tam dźwignię. Teraz tamto. O, jedź, jedź, jedź. Jedź jeszcze, jeszcze. Jedź jeszcze. Dobra, odbijaj trochę. Jeszcze? Jeszcze krzaki trochę. No i dobra, stop. Teraz musisz prostować go. Tu się do, tak jak teraz. Jest. Czekaj. Na maksa skręć. Dobra, jedź. Nie zahaczę siatkę? Jedź, jedź, skręcaj cały czas, bo mi się nie wydobył. Czekaj, bo luz trzeba znaleźć. Przejdź na drugą stronę. Trzeba dolać tego. Dobra, stop. Trzeba dolać tego hydraulicznego, bo sprzęgło bardzo szarpie. No dobra. Jakie hamulcowego? No, hamulcowego. Nie, to mało, bo tutaj... Widzę. Dobra, idzie. Widzisz coś przez te lusterka? No widzę, gdzie jest dach. Tu widzę akurat. Nie, ale te piesy to trzeba było chyba, będziemy musieli ją przepchać w tamte strony. To się przepcha. Chyba, żeby się zmieścił. Żeby dupa dobrze zaszła. Bo jak nie, to trzeba cię najechać, zawinąć gdzieś u siarki. Dobra, bo tu ręcznego nie ma.
To wiesz. Kurwa no, będzie zjeżdżał. Podłóż kołka, będzie zjeżdżał. Ładowanie jest, pokazuje. Ciśnienie oleju. Wskazówka się zacina. Nie wiem, czy to przez zegar, czy przez czujnik. Ciekawe. Temperatura wody wskoczyła. Ty! Jakby ta wskazówka od ciśnienia oleju to się zacina, wiesz? No, a pokazało teraz na zielonym jest elegancko. A i temperatura wody działa, bo się podniosła. No, jest byczek. Podniosę gardzie mu do góry. Ach, Piotruś idzie. Teraz zaś przyszedł jak po robocie? Czekaj, bo trzeba ten stacyjkę przekręcić. Poczekaj ta. No dawaj. Niech stoi. Ładnie podnosi na wolnych obrotach. A jedynka chodzi ładnie. Wiesz co? Spróbuj tej strony bliżej. Będzie trzeba jeszcze schodki. Dobra, kręć. Na maksa. Na maksa idzie, wyjdzie. Wyszło. Dawaj jeszcze do przodu trochę. Dobra. Odbij teraz kołami. Odbij teraz maksymalnie kołami do tyłu. Jedź. Dobra, stój. Manek jechał. Dawaj, jedź. Próbuj. Kurwa, w imię ojca i syna. Potem próbuj. Dobra, jedź. Dawaj. Dobra, prostuj. Ognia. Jedź. Jedź. Dobra, jedź. Delikatnie w tą. W tą trochę. W tą bardziej. Dobra, idzie. Chuj. Na styk tutaj, dawaj. Dobra, jak jedź.
No jedź, 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 jedź. No byku tam, nie, tam nie zawadzi. Tutaj patrz, dom. Przejdzie nad drzwiami? Kto by się spodziewał? Rekordu Mateusza na podwórku.